debiut Fernando Santosa. Przyjechaliśmy do Pragi, żeby zobaczyć, jak Fernando Santos rozpocznie pracę z reprezentacją Polski. Zobaczyliśmy, wy zobaczyliście, my wam pokażemy kulisy. Na początek trochę przedmeczowych, ale takich ponadczasowych, że się nudzić nie powinniście, a potem już ocena tego wszystkiego, co się wydarzyło i kilka bardzo mocnych zdań ekspertów. Oczywiście wypuszczamy to po meczu, znacie już wynik spotkania Czechy-Polska, ale przed tym meczem, przed pierwszym gwizdkiem zapytaliśmy kilka postaci, jaki będzie wynik spotkania. Sprawdźmy ich. No jeżeli będzie remis, to chyba będę optymistą, ale tak przyczuwam. Załóżmy 1-1. Sumienie serwisu gol.pl, wynik meczu. 1-1 biorę w ciemno i tyle będzie. Niech będzie 2-1 dla Polski oczywiście. Since we are working here, I would say like 2-1 for Slavia. Me too, I don't know. 0-1, a więc 1-0 dla nas, o tak. 1-1. 2-2. Dziękuję bardzo. 2-0 Polska. Czechy-Polska, wynik, szybciutko, przepraszam. 1-1. 2-1. 1-0 bramka, piątka. Piątka? A jak? On nie będzie grał. A co nie będzie? Minuty nie, 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 nie. Meczyki mają lepsze informacje niż ja, albo mniejsze wyczucie niż ja. Mniejsze wyczucie? Dzięki. Skoro tematem jest debiut Fernando Santosa, to o ten debiut zapytamy trenera Stanisława Lewego, który jest z nami. Myślę, że na rynku Fernando Santos był można najlepszym trenerem do wzięcia. Moim zdaniem to nie jest łatwe, bardzo trudne zadanie. Reprezentacja Polska nie grała bardzo dobrą piłkę na mundiale, ale Fernando Santos jest uznany trener, doświadczony trener, ale nie wiem, czy ten czas nie był za krótki dla niego, aby wcisnął drużynie to, co chce grać. Isko od Adrian pyta jeszcze, skąd pomysł na pana stylówkę na meczach? No, było tak, że jak jsem przyszedł do Śląsku, tak były dwie możliwości. Na sportowo, a czy kurtka i tak, a ja jsem się zdecydował. Stadion 40 tysiąc, dużo kibiców, a dla mnie to był svátek tym mecze na Śląsku nebo w Ekstraklasie, a dlatego jsem się zdecydował, że będzie tak. Tak na elegancko, z tą tak, kurtką. Tak. Okej. Okay. Żeby wykorzystać trochę czas przed meczem, a przecież nie będziemy wam go zapowiadać, bo puścimy to wszystko po spotkaniu. Pokażemy wam trochę klimatu Pragi, kilka ciekawych miejsc i tego fantastycznego bramkarza. Piotr Czech był z nami. Tu jest naprawdę długa kolejka do restauracji u Pawołka, ale stara dziennikarska zasada mówi, a trochę starszych kolegów w redakcji mam, że jak nie drzwiami, to oknem, więc spróbujmy w ten sposób. Idziemy. Tego się nauczyłem jeszcze w poprzedniej redakcji. Bycia chamem i prostakiem. A utwierdza mnie w tym, że warto Mateusz Święcicki, który lata po świecie, jakoś do tych gwiazd futbolu jednak trafia. Po piwku, Mieciu? Kolejny punkt naszego przewodnika po Pradze to Muzeum Tortur i gdybym chciał być żałośnie śmieszny albo śmiesznie żałosny, to bym powiedział, że ha, wejdźmy, przekonajmy się, na pewno puszczają tam mecze ekstraklasy, ale nie powiem tego, natomiast nie mam żadnej lepszej alternatywy, więc po prostu zobaczmy w sumie, co tam jest, bo jest tam na pewno coś ciekawego. Ale szata graficzna nie wygląda tak, żeby tam wchodzić i kupować bilety. Nie przekonuje nas to. A w ogóle, jak wiecie, spotkaliśmy się ze Stanisławem Lewym, no i porozmawialiśmy z nim o pewnych rzeczach. Jak Stanisław Lewy, to nie tylko pozoranty, nie tylko ambrozja fioletowa oczywiście, ale też skórzana kurtka. Przede wszystkim. No to zobaczmy, czy coś kupimy dla Stanisława Lewego, jeśli dostanie on pracę, bo kilku trenerów już, z którymi współpracowaliśmy w meczykach, dostało. Jeśli dostanie pracę w Polsce, w Ekstraklasie czy pierwszej lidze, obiecuję, że wracamy tu i do mojego reporterskiego woreczka wyrzucę taką skórę i damy mu ją w prezencie, kiedy odwiedzi nas już w studiu w Warszawie. Robimy shopping dla trenera Stanisława Lewego. Mamy tu naprawdę dużo skór, więc zastanawiam się, która będzie najlepsza, ale wiecie co? Może zróbmy tak. Ja pana zapytam. Pan wie, kto to jest Stanisław Lewy? Czy mamy taką skórę u pana? Jo, podobna kurtka, bunda. Tak. No jasne, tady máte, se podívejte. Tak, ta jest najlepsza? Tak.
Najlepsi są wszystkie tary. To jest dobra opcja. To jest naprawdę dobra opcja. Jeśli Stanisław Lewy wróci do Ekstraklasy albo do pierwszej ligi, kupujemy. Obiecuję, że wrócimy wtedy. Ja czasem wam powiem, że narzekam na Mietka. Znaczy, powiem wam teraz, że czasem narzekam na Mietka, to by było po polsku. I wpadłem na taki śmieszny żart. Przepraszam z góry. Jak nazywa się operator, który się ociąga i wolno pracuje? Taki operator ma na imię Mieczy Slow. On się uśmiał. Ale widzę, że to duży cringe, to powiedziałem. A teraz idziemy do polskich kibiców. Pan Michał i jego cała banda, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Co ty masz tutaj? Trener edukator. Tak jest, trener edukator, ponieważ jestem trenerem edukatorem. Nie wiedziałem, że jesteś edukatorem. Które piwko dzisiaj i czy Czechy sprzyjają takiemu wyjazdowi? Mówi się, że jesteśmy w stolicy piwa. To jest nasze pierwsze piwko, tak, że tak powiem, by uczcić dzisiejszy dzień, dzisiejszy mecz tak naprawdę, więc kosztujemy. Czy Fernando Santos to jest dobry wybór pana Kuleszy? Dzisiejszy mecz pokażę, czy to był na pewno. Ale my to musimy po meczu. Okej. Okay. Musisz coś powiedzieć, co będzie pasować pod każdą tezę, wiesz. Taka osoba z takim dużym autorytetem po prostu może pomóc, ja uważam, temu zespołowi teraz, żeby wrócić na właściwe tory, żeby odbudować tą relację, atmosferę wokół zespołu. Krasowa wypowiedź, to naprawdę jedno piwko tylko za wami. Co chciałeś zobaczyć w Pradze z takich, bym powiedział, ważnych miejsc tego miasta? Most Karola. Most Karola. Jesteśmy na moście Karola, spełniamy marzenie Mietka. To zróbmy w komentarzu tak. Napiszcie o pierwszym Karolu polskiej albo czeskiej piłki, który wam się kojarzy. Mi się kojarzy, nie wiem czy to dobrze czy źle, Karol Klimczak. No ale w sumie Linetty jest, nie? Może dzisiaj coś zrobi, coś ukuje po latach w reprezentacji. Mam wrażenie, że zwłaszcza po Czesławie Michniewiczu, po Jerzym Brzęczku, no potrzebny jest ktoś taki, kto faktycznie ma wywalone. A nie przejmuje się każdą opinią i każdym zdaniem wypowiedzianym na jego temat. Oczywiście podkreślając, że wcale tak nie jest. Polska wygra, no proszę pani. Proszę pani. Ja obstawiam 2-0. 2-0. A to jest fantastyczne w ogóle, bo pani nas zaczepiła z pytaniem, kto wygra mecz. Sama pani sobie odpowiedziała. Ja pani mogę oddać mikrofon. Może pani zostać naszą reporterką. Nie, dziękuję bardzo. Na pewno pan jest lepszy ode mnie zdecydowanie. Nie wiem, na pewno czat napisze albo komentarze, że nie wcale. Jesteśmy pod stadionem Fortuna Arena i jednocześnie pod restauracją McDonald's, która kusi niemiłosiernie kibiców i niestety mnie też przed tym meczem. A wyobraźcie sobie, że akredytacje prasowe odbiera się na tym stadionie właśnie w McDonaldzie. Idziemy. Dobry dzień. Dobry dzień. A few moments later. Jesteśmy po meczu z Czechami. No jak sobie przypominam, jak przeżywaliśmy tu na stadionie 27 sekundę, potem dwie minuty później to, co się stało, to wiadomo, to mam wrażenie, że naprawdę jesteśmy wszyscy załamani tym, jak zagrała reprezentacja Polski, tym, że nie było na kim tej gry oprzeć, tym, że nie możemy nikogo wyróżnić, pewnie poza Szczęsnym i Szymańskim za gola. Generalnie jest słabo, jest bardzo słabo i o tym wszystkim sobie porozmawialiśmy z kilkoma różnymi osobami, co wam zaraz puścimy. W czym był problem? No niestety z kim nie rozmawiałem, czy z kamerą, czy bez kamery, to odpowiadali ci ludzie, że we wszystkim. I czy to jest takie rzucenie jakiegoś bonmotu, a nie merytoryczna ocena? No nie, niestety to jest merytoryczna ocena. We wszystkim byliśmy dzisiaj bardzo źli. Ale posłuchajcie ekspertów. Fatalnie. Przede wszystkim jeżeli chodzi o nastawienie, podejście do wykonywanych obowiązków, bo w piłce nożnej możesz być słabszy technicznie, możesz taktycznie mieć kłopot. Natomiast jeżeli te cechy ewolucjonalne, ta walka, to zaangażowanie nie będzie od pierwszej minuty na odpowiednim poziomie, to w dzisiejszym futbolu generalnie zawsze tak było, nie zaistniejesz. I tutaj nam Czesi pokazali, są doskonale przygotowani motorycznie do każdego w zasadzie meczu. Taktyka perfekcyjna,
tutaj wszystko działa. Taktyka perfekcyjna, czyli out w 27 sekundzie. Ale tego mogliśmy się spodziewać, bo przecież Czesi chyba 33% mają zdobyczy bramkowych po stałych fragmentach gry. Są pewne sytuacje, przed którymi nie jesteś w stanie się obronić jako drużyna. To był idealnie wykonany rzut z outu. Dużo szczęścia, finalizacja, jest gol. Co martwi, że po drugim straconym golu my, nasi piłkarze, nie zareagowali. To jest kłopot. Nie zareagowali w taki sposób, że my nawet nie dostaliśmy jednej żółtej kartki w tym spotkaniu. Ani jednego polskiego zawodnika nie złapały skurcze. Przy dwóch przynajmniej Czechach. Możesz być słabszy piłkarsko. Natomiast jeżeli nie jesteś w stanie grać na pograniczu faulu w takim meczu, bo widać, że piłkarsko ustępowaliśmy, no to jest wynik 3-1. To, co powiedział Santos, trener Santos po zakończeniu tego spotkania, wiara tylko, że jesteśmy w stanie grać atak pozycyjny, w co po tym dzisiejszym spotkaniu ja nie do końca wierzę. Wystawiłbym Wojtka Szczęsnego, Piotra Zielińskiego i chyba Frankowskiego za drugą połowę, a całą resztę bym zmienił. Lewandowskiego też? Tak. O, to co teraz zrobiłeś idealnie pasuje jako komentarz do tego meczu. Reakcję Fernando Santosa? Mów, opowiadaj. Przyglądaliśmy się z Marcinem Lepą. Najpierw się wkurzał, a później się sfrustrował. Ale myślę, że to nie jest gość, który pęka. Myślę, że jakieś wnioski wyciągnie. W studio tuż przed meczem powiedziałem bardzo wyraźnie, jeśli my się przestraszymy, jeśli nie będziemy agresywni od początku, to może nas to zgubić. Słuchaj, my się przestraszyliśmy. My po prostu byliśmy tak strachliwi, że zdarzały nam się proste błędy techniczne i obraz był koszmarny, bo proste błędy techniczne przekładają się też na taktykę, na możliwości, na wszystko. No po prostu jakiś koszmar ten pierwszy kwadrans tego spotkania. No a później bardzo trudno jest wrócić do meczu, jak się przegrywa 0-2, a grozi ci 0-3 w każdym momencie. Trener wierzy w jakąś swoją koncepcję, ale wydaje mi się, że musi poszukać koncepcji polskiej. Czyli dwóch napastników skrzydłowi. Nawet w przerwie, wydaje mi się, już miał taki wniosek. Dostawił Świderskiego, wprowadził Skurasia, czyli on sam się jakby uczy tej polskiej drużyny. Kto na minus tak wyraźnie? Tragicznie grał Kasz na początku, rozumiem, że kontuzja. Bardzo słabo Gumny, bardzo słabo Kiwior, słabo Bednarek. Co na Albanię, twoim zdaniem? Zmiany. Ben Hacker też tak zrobił. Przegrał 1-3 z Finlandią, a 3 dni później czy 4 dni później zagrał 1-1 z Serbią i 5-6 piłkarzy moim zdaniem zmienił w składzie. W Polsce jest bardzo łatwo o histerię, a ja bym wolał jakąś mądrą dyskusję, jakieś wnioski, ale myślę, że Santos to jest zbyt doświadczony gość, żeby nie mieć swoich wniosków po pierwsze. Czy ty, odkładając patriotyczne wątki, sentyment, sympatyzujesz z tą drużyną, z tą konkretną? Z Polską? Zawsze. I to, co najgorsze, podkreślili to po meczu i Piotrek Zieliński, i trener Santos. Gaszą nam światło bezczelnie. No myślę, że my mieliśmy zgaszone światło w trzeciej minucie, kiedy wszyscy podkreślają, że uczulali się nawzajem, że była analiza stałych fragmentów gry, wyrzutów z autu. I było to jeszcze przed wyjściem na murawę szczególnie podkreślane. Panowie, pamiętajcie o wyrzutach z autu. To tego typu błędy są katastrofalne. Jaki to debiut właśnie tego trenera? Najgorszy z możliwych. I tu nie chodzi nawet o obwinianie jakby jego, że to było z jego winy taka katastrofa, ale chyba gorszego startu sobie nie mógł wyobrazić. Cała ta otoczka jeszcze pomundialowa, wejście w reprezentację, która jeszcze rozlicza swoje grzechy, winy i różne historie, które miały miejsce od 4 grudnia, kontuzje, początek tego meczu, wynik finalny, no gorzej nie mógł sobie tego wyobrazić. Myślę, że dopiero teraz odkrywa Polskę. Czy widzisz coś, co było błędem Fernando Santosa? Tak, na pewno daliśmy się zaskoczyć ustawieniem Czechów. Nie byliśmy przygotowani na fakt, że wyjdą bardzo ofensywnym trójkątem z przodu. Chyba nie byliśmy do końca też przygotowani sami na takie ustawienie defensywne. Być może to po części było oczywiście podyktowane kontuzjami, natomiast wiem, że od początku taki skład osobowy był zaproponowany, a jednak to kompletnie nie wypaliło. I dziękuję pięknie. Dzięki.